Cześć, witajcie. Dziś sprawdzimy, jak się pali pelet węglowy w Armo. Czy to już końcówka z ekogroszkiem? Czy pelet zagości u mnie na dłużej? Abyście nie przegapili więcej testów, od razu zasubskrybujcie mój kanał, łapka w górę. Będziecie wtedy na bieżąco z nowymi filmami, z nowymi testami, które się pojawią na moim kanale. Ale już dziś przechodzimy do samego sprawdzenia, jak się pali pelet węglowy w Armo. Paliwo do kotów z automatycznym podawaniem paliwa. Wartość opałowa między 27 a 30 MJ na kilogram. Zawartość wilgoci 2 a 6%. Ja tutaj bym jak najbardziej oscylował w granicach 2%, a nawet może i poniżej. Ale okej. Czym jest zapewne paliwo węglowe w Armo? Jest to ekologiczne paliwo, które powstaje z kilku tak naprawdę materiałów, mianowicie z fotokoncentratu i lepiszczy. Pokażę wam ustawienia. Pies oczywiście teraz chodzi w algorytmie dwustanu. Czas podawania 8 sekund. Przerwa 70 sekund. Siła 23%. Praca podtrzymania 5 sekund. Przerwa podtrzymania 10 minut. Wentylator, czas pracy 15 sekund. I czas przerwy wentylatora jest 6 minut. Jak pracuje piec? A mianowicie, już wam przedstawiam. Ano tak, mamy tutaj naprawdę bardzo malutkie skoki temperatury. Bardzo fajnie się to zapowiada. Tutaj były różne obciążenia, ale i też do tego momentu chodził piec w algorytmie PID. Tu były troszeczkę już kłopoty, ale już po przestawieniu w tryb dwustanu jak najbardziej jest ok. Mianowicie, przy pelecie w Armo trzeba mieć na uwadze, że temperatura podajnika diametralnie może nam wzrosnąć. U mnie tak skacze do 42 stopni, raczej nie więcej, już po ustawieniach na tryb dwustanu. Tak to się deklaruje. Przejdziemy sobie za chwilkę do samego kotła, zobaczymy, co tam się dzieje, jak to się pali. Tak jak widzimy, mamy już sam kocioł, mamy już sam palnik. Żar jest tak wysunięty. Można powiedzieć, że 1/3 płyty paleniska. Zobaczycie za chwilkę, ile jest popiołu. Dokładnie z 20 kg. I ok, zobaczmy sobie popiół. Popiołu naprawdę jest znikoma ilość. Jest go naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Brak jakichkolwiek spieków. Jest tego bardzo mało. Wszystko bardzo ładnie, fajnie dopalone. Wydajność, spalanie. Powiem tak, z 20 kg udało mi się uzyskać półtorej doby z takiego worka. Jest to naprawdę bardzo fajnie, przyzwoicie, gdyż już
Noce mamy około tam 4 a 8 stopni. Tak to wygląda. I oczywiście zapraszam do kolejnego filmu. Już będzie takie podsumowanie testu peletu węglowego Warmo. Także za kilka dni się widzimy. Powiem, na ile zasobnik starcza, na jaką, jakie jest spalanie dokładniejsze, ale to już za kilka dni, pod koniec tygodnia, myślę, że już będziecie więcej wiedzieć na ten temat. I oczywiście subskrybujcie kanał, łapki w górę i trzymajcie się.